Hej kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmie. Dziś widzicie nowe tło, bo jestem w hotelu w Amsterdamie. Przyjechałam tutaj na meeting z klientem, który myślałam, że będzie trwał znacznie dłużej i po prostu zarezerwowałam noc w hotelu, żeby wracać właśnie jutro na drugi dzień, ale mogłam wracać dzisiaj, nieważne. Więc mam czas, żeby zobaczyć trochę Amsterdamu, bo nigdy tutaj nie byłam. Więc tak, jestem teraz w hotelu, zrobiłam check-in. Już meeting się skończył, znaczy już jest czwarta, więc już trochę potrwał i wstałam o 3 rano. Lepiej nic o tym nie mówić. Więc tak, zrobię Wam teraz mały room tour. Boże, jak dużo światła, też chcę takie okna u siebie. Więc tak, zaraz Wam zrobię room tour, potem przebiorę się, znaczy zmieniam po prostu bluzkę i buty i jadę do centrum po prostu. Więc taki wygląd mamy, jak wchodzimy. Tu jest wykładzina wszędzie. Tu jest drzwi. Jestem w Holiday Inn Express przy stacji kolejowej, o której nie umiem mówić, jak się nazywa, więc napiszę Wam. Tu jest lustro wielkie. Też chcę takie lustro w domu. Tu jest telewizor, biurko. Tu są wielkie okna, które są naprawdę super. Tu jest łóżko. Tam telefon. O. Tak, światełka. Tam jest fajny obrazik. I tu jest taka tapeta. O, fajna. Szara. A tu, więc tak wygląda łóżko. A tu po prawej jest łazienka, która jest bardzo fajna. Więc tak wygląda łazienka. Wielki prysznic. Tutaj kafelki mamy. Znowu ja. Bardzo lubię ten tutaj szkło. Tylko żeby wyczyścić tego. I tutaj mamy mały kącik, właśnie gdzie można sobie zrobić herbatę albo kawę. Ja przywiozłam z domu herbatę, która piję normalnie przed pójściem spać, bo jest taka herbata, która jest uspokajająca, więc na pewno padnę w wielkim snu. Tu jest menu do baru, ale ja będę coś jadła w mieście. I tu jest mała, bardzo mała szafka, tam moje buty. Moje ulubione płaszcz na wiosnę, który kupiłam w zeszłym roku w OVS, za całe 25 euro, który mi się bardzo podoba i strasznie dużo komplementów za niego dostanę. I tak, więc taki room tour, bardzo mały. I tak, teraz, może Wam zrobię OOTD. O, dawno tego nie robiłam. Więc tak, tutaj mam bluzę ze Stradivariusa, które żeście widzieli niedawno. Przepraszam, nie wyprasowana, to znaczy była wyprasowana, ale już posiedziałam na nią. Pod bluzę mam koszulę z H&M. Jeansy są z OVS i do tego właśnie miałam takie buty na obcasie, może je Wam pokażę, jak one wyglądają. I te buty to zobaczycie w holu, który zrobiłam. Holu mierzymy, który zrobiłam. Są z Kiomi. Gdzieś tam daję Wam link. Więc całość prezentuje się tak. To było bardzo nieformalne, więc mogłam się normalnie ubierać. Więc tak, teraz przebieram się i idę na miasto.
kochani, tak już jestem znowu w hotelu, pozwiedzałam trochę. Chodziłam jakieś 2,5 godziny, 3 chyba godziny, nie, 3,5 prawie. Jestem padnięta po prostu. Zjadłam coś tam na mieście. Mam całe brudne spodnie, nie wiem dlaczego i od czego. Ale nieważne. Jutro rano pobudka też jest rano. Nie tak rano jak dzisiaj, ale jest rano. I tak, co jeszcze? Fajny jest ten Amsterdam. Muszę tutaj wrócić tak na spokojnie i zwiedzać tak po prostu. Byłam, po prostu zwiedzałam, chodziłam non-stop i byłam też w Flower Market. Czyli na... No nie wiem jak to powiedzieć po polsku, jestem za bardzo padnięta, żeby coś powiedzieć. Więc tak. Ja już się chyba z wami pożegnam. Zaraz sobie zrobię herbatę. I co? Pójdę spać. Bo naprawdę już nie mam siły niczego zrobić. I tak. No. Więc to by było na tyle na dziś. Dziękuję za oglądanie i dobranoc, miłego dnia. Nie wiem, kiedy oglądacie. Do następnego filmiku. Pa!